odpowiemy na najważniejsze pytanie, które każdy z nas codziennie sobie zadaje. A mianowicie, którym blokiem z Minecrafta jesteś? No nie wiem jak wy, ale ja codziennie rano, wieczorem i po obiedzie zadaję sobie to pytanie i nigdy nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Na szczęście Maja101 przychodzi nam z pomocą, ponieważ stworzyła 5 lat temu ten przekozacki quiz, na którym dowiemy się wszystkiego o naszym życiu. Ej, chwileczkę, chwileczkę! Nie wiem czy wiesz, ale ten quiz ma pewną blokadę. Póki nie stawisz łapki w górę, suba i dzwoneczka, to on w ogóle nie działa, nie? Znaczy działa, ale za każdym razem będzie wadził szlam, więc proszę cię stary, pomóż mi, nie chcę być szlamem. Wolałbym być blokiem żelaza albo coś w tym stylu, a to zależy tylko od waszej łapki w górę i subskrypcji, dlatego koniecznie zostawcie ją właśnie teraz. Dzięki z góry, mega serdecznie doceniam, pozdrawiam. Tak samo jak pozdrawiam wszystkich wspierających na trzecim poziomie, których jest właśnie tyle. Dzięki wam wielkie za wspieranie mojego kanału. A teraz przejdźmy już do zniszczenia naszego mózgu, drodzy państwo. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo już po pierwszym pytaniu widzę, że będzie ciekawie. Z poniższych wymienionych kolorów, który lubisz najbardziej? Brązowy, szary, czarny, zielony, niebieski, biały. No dobra, sekundę. Jak tu chcesz, żeby wyszło żelazo, okej? Okay? Szary to jest kolor żelaza, więc jakby żelazo, nie ma jednej opcji, nie? Czy potrafisz odpowiedzieć nie? Chwilę, to pytanie chyba jest podchwytliwe. Czy ja tu mam kliknąć, że tak, że potrafię odpowiedzieć, czy nie, że nie potrafię? Jeju, to jest skomplikowane, no. Zresztą powiedzcie mi, jaki to ma wpływ jakby na blok, w którym jestem? Dobra, no kliknę, to zależy, okej? Okay? Wybierz agresywnego moba. Magma Cube, Silverfish, Pająk, Zombie, Enderman, Szkielet? Magma wcale nie jest taka agresywna. Magma jest spoko, więc jakbym miał wybrać jakiegoś miłego, agresywnego moba, to byłaby to magma, nie? Bo serio, one są miłe nawet. Jak się ich nie wkurza, to może się do nich przytulić, czy te sprawy? Dla odmiany wybierzemy sobie też moba miłego. Krowa, kura, squid, ocelot, koń, owca. A gdzie jest żelazny golem? Nie ma golemów, nie ma dorszy, nie ma creeperów. No gdzie tu są jakieś normalne moby? Kogo ja mam tutaj wybrać, no? Nie wiem, no może squida? Squid ma najbliżej do dorsza, więc w sumie niech będzie. To pływa, tamto też pływa, także... Dzień dobry, squidzie, witaj w naszej rodzince. Oj, w końcu, co najbardziej lubisz jeść w Minecrafcie? Wiadomo, że dorsze, nie? Jakby... Oj! Jestem koblem. Naprawdę, sekundę. To jestem ja, dzień dobry. A to jest blok, którym podobno jestem. Czy ktoś widzi jakieś podobieństwo? Te oczy, ten nos, te brwi, no coś w tym może jest? Wow, 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 ej chwilę, co wszedłem do mojego mózgu, udowodniłem wam, że tam nic nie ma, przepraszam. Nie chciałem wam tego pokazywać. Ale wiemy w takim razie, że jesteśmy koblami. No wspaniale. Tu taka mała wizualizacja, jak tak naprawdę wyglądam. O, proszę bardzo, jestem koblowym ziomem. Ale spoko, no sprawdźmy w takim razie, jakie inne quizy możemy zrobić. Wydaje mi się, że głupszych nie będzie, ale powodzenia. Wiemy już, jakim blokiem jesteśmy, to sprawdźmy, jakim mobem jesteśmy. To jest dobre pytanie. Powiedziałbym, że żelaznym golemem, ale wcześniej też nie wiedziałem, że jestem koblem, więc wszystko może się zdarzyć. Jaką jesteś osobą? Nie lubię być w centrum uwagi, lecz nie lubię samotności. Nie lubię także, gdy ktoś mnie drażni. Co? Dobra, nie? Okej, jakby super, te pytania są coraz lepsze. To jest odnośnie creepera, tak mi się wydaje. Jestem osobą szybką i zwinną, a przede wszystkim odważną. Nie, to ewidentnie nie ja. Szybka, zwinna, odważna, nic z tej trójki nie pasuje. Jestem osobą raczej spokojną, potulną i odporną na zaczepki. Jak mnie dealer zaczepia, to nie jestem odporny, więc nie pasuje. Jestem nie do opanowania, często wybucham agresją. Tak to, mnie ewidentnie, dziękuję. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny, fioletowy, biały, każdy zielony. Ej, a gdzie jest reszta kolorów? Ja przepraszam bardzo. Czy jedyne kolory, jakie można lubić na tym świecie, to jest ta czwórka i ta przy okazji każdy jeszcze? Dobra, no z tych wszystkich to myślę, że najbardziej, ha. Czego mam najwięcej w skinie? W sumie czarnego i białego, chociaż to nie jest ani czarny, ani biały. To jest bardziej szary i taki, no, srebrny, ale myślę, że bliżej mi do białego, co nie? Co jest według ciebie najfajniejsze? Teleportacja, wybuchanie czy łuk i strzały? Nie wiem, no wybuchanie jest całkiem fajne, chciałbym wybuchać na zawołanie. Które miejsce jest dla ciebie najciekawsze? W Netherze umieram, w Kresie umieram, na powierzchni umieram. Ale z tego wszystkiego, w mojej historii najmniej umarłem w Kresie, bo po prostu tam prawie nigdy mnie nie było, także myślę, że Kres jest najlepszy. Co wolisz? Perłę Kresu, dynamit, łuk i strzały? No dynamit! No a pytanie oczywiste, nie? Odpowiedź tak samo. Te pytania są naprawdę ustawione. Dlaczego w pytaniu, jaki jest twój ulubiony blok, nie ma bloku żelaza? Jest w kamień Kresu, dynamit, ziemia. No dobra, no niech będzie ten dynamit. Jestem creeperem super, kto by się domyślał po tym, jak odpowiedziałem w każdym pytaniu, że wybucham. Od kiedy creepery potrafią jeździć na Segwayach? Nie, dobra, nieważne, nie pytam. Jesteś osobą agresywną i wybuchową, walczysz nawet, gdyby zagrażało to twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteś także osobą ponurą i poważną. No bardzo, nie? To jak już wiemy, kim jesteśmy, zamieńmy się w nasze alter ego. Dzień dobry, jestem creeperem, miło was widzieć. Oby, przepraszam, sobie tak wybuchem przez przypadek. Wiecie, jak to jest? Bycie creeperem nie jest zbyt łatwe. Po prostu się wybucha tak od czapy, raz na jakiś czas spotyka się świnie i się przy niej wybucha. Ej, no nie, no w sumie spoko, mogłem zostać creeperem tak na zawsze. Znaczy wiadomo, że bycie żelaznym golem jest lepsze, ale tak na siłę to dałoby radę. Wybuchanie wszędzie dookoła jest jednak całkiem spoko zajęciem. Mogłem tak chodzić cały dzień i wybuchać wszystko, co się da. O, pięknie, na przykład konie. Ej, ale chwilę, jak mówię już o koniach, to jestem ciekaw jednej rzeczy. Jak wygląda creeper jeżdżący na koniu? Wio, koniu, do przodu, dawaj! Ups, nie chciałem tego zrobić, przepraszam, no. Mówiłem, że mam wybuchową naturę, okej? Okay? Dowiaduję się dzisiaj tylu ciekawych rzeczy o sobie, że już się boję, co będzie następne. Jesteś prograczem czy dubem w Minecraft? Wiadomo, że prograczem, nawet nie muszę wypełniać tego quizu, ale no sprawdźmy, niech będzie. Co należy połączyć z wodą i brodawką letrynową, aby powstała mikstura si...
zrobiły. Aha. Łatwe, nie? Wiadomo, że u Zegasta. Znaczy ogień Blaze'a. To chciałem. Przysiadek mi się myszka tam kliknęła w lewo za bardzo. Dobra, ale w kolejnym już się nie pomylę, okej? Okay? Jaką nazwę podstawowa skórka w Minecrafcie? Łe, to easy, to Steve, wiadomo, nie? Jaki jest ostatni boss w Minecrafcie? No co to za łatwe te pytania? Halo, ja tu chcę pokazać. A w sumie jestem pro, więc jakby dobrze pokazuję, nie? Kim jest ten youtuber? O, wiedzieliście, że od tego, czy znacie Minecraft Blow, zależy to, czy jesteście pro w Minecrafcie? Nie? No to spoko, już wiecie. Z czego zrobione narzędzie będzie najmniej trwałe? Drewno, złoto, drewno, złoto, drewno, złoto, drewno, złoto, nie wiem, nie wiem, nie wiem, złoto! Znaczy, wiedziałem od początku, nie? To nie tak, że się wahałem, bo jestem prograczem w końcu, wiadomo. Czy Alex jest początkową postacią na płatnej wersji Minecrafta? W sensie, że co, że jak? Ja mam płatną, byłem Steve'em, ale wtedy jeszcze nie było Alex, więc kliknę, że... O, tak! Okej. Czy ja o czymś nie wiem? Czy ja mam pirackiego Minecrafta? Za co ja płaciłem, halo? Który mob atakuje gracza dopiero po uderzeniu go? Zombie, szkielet, Pigman, Pigman. W którym roku został wydany Minecraft? 2009. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to było oczywiste. Jestem prograczem. Spójrzcie na to, jak kiedykolwiek będziecie chcieli mówić mi, że jestem noobem, to ja was wyślę do tego filmu i pokażę wam konkretną tą minutę, żebyście zapamiętali, żebyście wiedzieli, że jestem mistrzem Minecrafta. A przy okazji posiadam ogromną wiedzę na temat tej gry i potrafię grać w nią jak prawdziwy progamer. Dokładnie, tak jest w 100%. To jak już wiadomo, że jestem prograczem, dla bezpieczeństwa sprawdźmy, czy poradziłbym sobie w świecie Minecrafta. Chociaż to jest tylko formalność, bo wiadomo, że jestem prograczem, nie? Co robisz, gdy widzisz przed sobą 5 kretów i 3 zombie? Uciekam, uciekam, biegnąc stałem, rzucam się na nie, robię dziurę w ziemi. Zdecydowanie robię dziurę w ziemi. Przez przypadek spojrzałeś w oczy Endermana, co robisz? Uciekam, to jest bardzo proste pytanie akurat. Odwracasz się, a za tobą jest creeper, który już syczy, co robisz? Uciekam, to też jest jakby proste pytanie. Horda zombie próbuje dostać się do twojego domku, co robisz? Nie ma odpowiedzi, uciekam, żałosne. Kopię 3 klocki pod ciebie, wchodzę do dziury i zamykam dziurę na górze drewnem. Idealny opis tego, co bym zrobił, zdecydowanie. Chcesz zdobyć diamenty, więc kopię pod ciebie. No to logiczne, nie? Znalazłeś rudę diamentu, co robisz? No w sumie jak się wykopałem po ciebie, to prawdopodobnie już dawno umarłem od gravela albo od jakiejś lawy, ale zakładając, że przeżyłem, to udajmy, że biorę kamienny kilof i kopię. Oj, tak, kamienne kilofy na wykopywanie diamentów zawsze są na propsie. Widzisz świecącego się Withera, co robisz? Czy ktoś ma jakiś lepszy pomysł niż to? Przecież Withera się nie da zabić, to są potwory niezniszczalne. Podczas swoich wędrówek znajdujesz opuszczoną fortecę, gdzie z tabliczki dowiadujesz się, że to miejsce jest przeklęte, strzeż się! A no jakby wiadomo, często takie rzeczy spotykam. O, widzicie, mówiłem, stworzyłem dopiero świat w Minecraft. I co spotkałem? Nawiedzone miejsce, to jest napisane. To nawiedzone miejsce, uciekaj, please. No w sumie patrząc na te creepery dookoła, które mnie nie atakują, o siema. To jest naprawdę nawiedzone, one nic do mnie nie mają, czajcie, to one kompletnie bardzo jednak mnie nie lubią. Cofam moje słowa. Ale przez chwilę byśmy przyjaciółmi, więc było git. Oj tak, to ostatecznie odpowiedzią mi, ja miejsce jest najbezpieczniejszą opcją. Jesteś bardzo głodny, idziesz na farmę i co robisz? Nie wiem, no wiadomo, że nic nie robię, przecież nie będę komuś kradł farmy. Jestem uczciwym człowiekiem, pewnie te villagery bardzo długo nad tym pracowały, no nie będę ich okradał tak bezmyślnie. Podchodzi do ciebie nieznajomy bez źrenic i mówi, że chce zobaczyć twój dom, a potem mówi: ej, chwilę, chwilę, musimy to przeczytać bardziej z większą powagą. Podchodzi do ciebie nieznajomy bez źrenic i mówi, że chce zobaczyć twój dom. A później mówi dokładnie tak powiedział. No tutaj się sprawy komplikują, bo jeśli nie powiedziałby tego to jeszcze bym się zastanowił, ale potem jak powiedział to myślę, że jedyną odpowiedzią będzie: zapraszam go do domu, a w nim zapytam go, co oznacza to słowo. Oj, co? Nie jesteś w tym mistrzem, powinieneś uważać i być ostrożnym, unikaj ciemności i potworów. Moje życie się właśnie teraz zawaliło. Przed chwilą mi powiedzieliście, że jestem prograczem, a teraz mówicie, że jestem żałosny, że powinienem uważać, że nie wiem grać w Minecrafta. Ja się nie boję ciemności potworów, ja wam to jeszcze pokażę. I co, jest ciemno, widzicie? Nie boję się tego kompletnie. Dobra, ale Nightvision muszę wziąć, bo inaczej nie dam rady. Tym bardziej, że jestem creeperem, okej? Mogę wybuchać i wszystkich straszyć. A, to dlatego mnie te creepery nie atakowały, bo jestem też creeperem, racja. Chociaż już się gubię, czy bardziej jestem creeperem, czy bardziej jestem cobblestone'em. Zresztą to i tak nie ma znaczenia. W życiu ważna jest tylko jedna informacja. Jaki blok w Minecrafcie zabierze ci Enderman? Zawsze chciałem się tego dowiedzieć. Dziękuję, autorze. Lil, jesteś super. Po prostu spełniasz moje marzenia. Ej, to jest coś fajniejszego. To trzeba zdrapać. Zdrap i zobacz, jaki blok zabierze ci Enderman. Dobra, zdrapujemy. Uwaga, uwaga, Enderman zabierze mi... Nic, po prostu tu nie widać? Kwiatek Enderman mi zabierze. Dokładnie, kwiatek. To w takim razie zobaczmy, jakiego zwierzaka powinienem mieć w Minecrafcie. Jaką postać z Minecraft Story Mode lubisz najbardziej? Nie grałem nigdy w tę grę. Kogo lubię najbardziej? Lubię tego najbardziej. Super, jest naprawdę, uwielbiam cię, Ivor. Wskaż jeden z podanych kolorów. Różowy. No, co to za pytanie? W ogóle wiadomo, że różowy. Co jest twoim ostatecznym celem? Miłość, sukces, sława, szczęście, wolność! Co to ma do tego, jakie zwierzę powinienem mieć? Czy jak wybiorę sukces, dostanę krowę, a jak wybiorę miłość, to dostanę psa?
Ja naprawdę nie wiem, co jest moim celem. Chciałbym, żeby creepery mnie pokochały, więc miłość. Wskaż cechę, którą uważasz, że posiadasz. Nie, no te pytania nie mają sensu, pomocy. Pokojowość, opiekuńczość, lojalność, nieśmiałość, hojność, naiwność? Nie, 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 nie. To jest cięższy quiz niż myślałem. Nie wiem, czy wiecie, ale miałem kiedyś w Minecrafcie swojego własnego kurczaka. Nazwałem go Marek i byłem dla niego bardzo opiekuńczy, więc myślę, że opiekuńczość to jest co dzisiaj wybierzemy. Czego chciałbyś się teraz napić? O nie! To, że nie wiecie tych dwóch odpowiedzi po prawej stronie, to nie moja wina, a ja ewidentnie byłbym sosoczku jabłkowego. A jakiego moba się najbardziej obawiam? No, powiem wam, że w sumie to wiedźmy. Wiedźmy nie są fajne, ja się wiedźmy boję bardzo. Jaką częścią ludzkiego życia chciałbyś być? Śmiercią, miłością, upadkami, nadzieją, wzlotami, narodzinami? Ja to bym chciał być śmiercią, nie? Ja już nie chcę ten quiz, wysysa ze mnie resztki godności. A weekend to ja bym chciał spędzić ucząc się, bo w końcu matury mam w tym roku, przydałoby się, nie? Nie będzie za dużo, po prostu wybierz wzór, który jest najbardziej różowy, o ten jest najbardziej różowy i papugę! Powinien mieć papugę, to powinno być moje zwierzę w Minecrafcie. Może papugi tak łatwo nie oswoję, ale za to zamienię się w papugę! O, i jestem, woohoo! Zapytacie, czy bycie papugą jest super? Ja odpowiem, że tak! To trzepadanie skrzydłami przez cały dzień jest moją ulubioną czynnością, jaką tylko można robić w życiu. Dobra, wiecie co, ja lecę teraz do ciepłych krajów, a jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby na tyle. Mój mózg już nie wytrzyma więcej quizów, dlatego dzięki za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, jeśli chcecie więcej. A jeśli po tym odcinkiem będzie 5000 łapek w górę, robimy kolejny odcinek z dziwnych quizów. Chociaż w sumie wolałbym nie, także proszę, nie zostawiajcie łapek w górę, serio. Tylko wbijcie dla odmiany na mojego Instagrama, a my widzimy się już jutro o godzinie 15:30. Siemka! Macham wam skrzydełkiem, widzicie? Nie widzicie w sumie, ale wierzcie mi, że macham. O, przy co macie właśnie teraz dwa odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek na moim kanale, a ten po lewej to inny losowy odcinek z mojego kanału też. Jakby wbij sobie na któryś z nich, oba są fajne, więc jakby na oba możesz bić, bo jak nie wbijesz na oba, to będzie smutno. Znaczy, na oba się nie da wbić, jak wbijesz na jeden, to będzie git, nie? Nie, nie będzie git, nie piszesz se kid VIP. To są chyba właśnie objawy zniszczenia mózgu.